Jakub Wikłacz, przed KSW Koloseum 2, witam serdecznie. No, witam serdecznie. Tak mówię przed, ale jak mówię to przed, to od razu wiem, że to nie ma sensu. Kuba, nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, jest mi po prostu bardzo przykro, tak najzwyczajniej w świecie, że z tobą rozmawiam, a nie zobaczymy się jutro po twojej walce. O kulisach tej decyzji, żebyś nam powiedział słów kilka, bo tak naprawdę to ty musiałeś tę decyzję podjąć. Lekarze Martinsa podobno dopuścili. Jak to wszystko wyglądało dalej? Znaczy, nie, to bardzo był ciężki jakby okres od tej godziny 10. Dalej jest ciężki, ja dalej bardzo się źle z tym czuję, że nie zawalczę na Koloseum. Ale no, sytuacja wyglądała tak, że o 10 w momencie, kiedy zrobiłem punkt idealnie kategorię mistrzowską 61,200 gram. Jak zrobiłem ten limit, to od tego momentu już od razu był mętlik w głowie, no bo okazało się, że dopiero później mnie poinformowali, żebym oczywiście zrobił wszystko normalnie, żeby było wszystko ok. Okazało się, że Martins miał problem zdrowotny i to taki dość duży, bo on wcześniej chyba miał już 4 kilo tam do zbicia w trakcie media day'a. No i nagle się okazało, że jego nerki tam gdzieś nie pracują tak, jak powinny pracować. Był u niego zespół medyczny wieczorem i po prostu zabronili mu robić wagę. Tak, nawet tak, nawodnili trochę. Tak, że tam katusze rzeczywiście cierpiał i to no, współczuję mu, ale po prostu od tego czasu podali mu jakieś kroplówki i tak dalej. Finalnie chwilę po mnie wszedł na wagę, wniósł tam 66, chyba 300. No, wiadomo, było ciężką sytuacją, dostaliśmy taką wiadomość, że czekam, mamy do 18 czas na podjęcie decyzji, czy się z nim bijemy, czy nie, ale jakby z założeniem, że mogłoby nie dopuścić lekarza. No i finalnie nie dopuścili go też lekarza, tak. Znalazło się zastępstwo później, po tym jak gdzieś też zacząłem przeładować, ale był to catchweight w kategorii 70 kilo. No, tutaj możemy sobie odpowiedzieć sami, no bardzo chciałbym zawalczyć, ale no catchweight 70 kg to nie jest coś, co by mnie jakby zadowoliło na ten moment. Tak, ja robiłem kategorię mistrzowską, męczyłem się do ostatniej chwili z rana. Nie wyobrażam sobie po prostu bić się teraz w kategorii 70, gdzie ja tyle nie osiągnę, jakby nadrabiając nie wiadomo jak. Wiadomo, Kuba, że bilans zysków i strat jest jasny. Jeżeli przegrywasz z Mariuszem Iniakiem w catchweightu 70 kilo na zasadzie 3 rund bez pasa na stadionie narodowym, no to jest tragedia. Jeżeli wygrywasz, nie wygrywasz nic tak naprawdę, bo nie ma obrony pasa, nie łapiesz za wiele tak naprawdę doświadczenia, nic ci to nie daje. Od tej strony to wszystko rozumiemy. Natomiast no wiadomo, że game changerem jest to, gdzie ta walka się miała po prostu odbyć. Czy to był jedyny faktor decydujący o tym, czy to, że to jest stadion narodowy, to nie było to, co dla ciebie było najważniejsze i nie to decydowało, że ty się zdecydowałeś walkę odwołać? Wiesz co, najważniejszym jest dla mnie to, żeby gdzieś dążyć do pojedynków z najlepszymi rywalami, no ale gdzieś jednak mistrzowskich w swojej kategorii. I bardzo ubolewam, że po prostu nikt się nie znalazł, nie znalazło się żadne zastępstwo, że to też wyszło na ostatnią chwilę, przez co byli wszyscy postawieni w absolutnie ciężkiej jakby sytuacji. Ale no mówię, to naprawdę bardzo boli i tak jakbym chciał wziąć tą walkę, tak stwierdziliśmy po prostu razem z całym sztabem, że 70 kilo catchweight w momencie, kiedy ja już zrobiłem, bo uświadomimy sobie to, ja już zrobiłem te 61,200, męczyłem się i przez noc, i z rana, i nagle jakby wychodzi propozycja bicie się w kategorii do 70 kg umownej, to no jest to nie najlepsze wyjście. To może zapytam w ten sposób. Co by cię skłoniło do wzięcia tego pojedynku? Niższy limit wagowy, inny rywal? Co mogłoby tę decyzję zmienić? Wiesz co, ciężko mi to powiedzieć. Fajnie jakby ta walka w ogóle była walką o pas, ale przede wszystkim, żeby ktoś miał wcześniej informację, że może zbić te kilogramy, jakby nie stanowi mi jaki to jest rywal, tylko głównie, żeby po prostu wypełnił ten limit rzeczywiście i żeby to było godne zastępstwo w moim limicie wagowym, tak? Ewentualnie, jeżeli wcześniej bym się dowiedział, że mam catchweight z kimś i ja sam nie muszę tej wagi robić, to wydawałoby się nawet bardzo logiczne, tak? Wtedy mógłbym się zastanawiać, ale generalnie to by było logiczne, ok, walka nie byłaby o pas, ale jest catchweight, jest jakby jeden limit umowny, a ja tu zrobiłem limit 61 kilo,
i nagle catchweight jest dla tylko drugiej osoby, że ona musi zrobić 70. Dwie kategorie wyżej. No, dokładnie, wiecie co, Martins jakby zrobił kategorię piórkową, a przeciwnik nie zrobił piórkową, jak ma być precyzyjny, no właśnie, 100 gramów zabrakło. No dokładnie, a nas z kolejnym miałbym się bić, no, w limicie kategorii lekkiej. No bardzo mnie to boli, bardzo jakby też chcę przeprosić za taką sytuację z moich sponsorów i ludzi, którzy mnie wspierają, ale no ale niestety tak to wygląda, nie cofnę tego, jakby nic nie zrobimy. Bardzo chciałbym, żeby Martin był zdrowy, żebyśmy jutro po prostu wychodzili i walczyli o ten pas, no ale niestety to się nie odbędzie, no, takie są fakty i tego nie zmienimy. W takim razie wychodzi na to, że jest Ci pisana walka z Duriko Żożułą, no bo podejrzewam, że KSW pójdzie po prostu, wróci do tego zestawienia w innym terminie. Wiesz co, no, czekam jakby na to, jakie będą kolejne kroki. Ja mówię, zrobiłem pełny okres przygotowań, po prostu w takim gazie, poświęcając wszystko na te przygotowania, żeby być gotowy w 100%. Zrobiłem wagę. No. To, co też przeżywałem przy tym robieniu wagi, no to każdy wie, kto wie, jak to wygląda. Widziałem stories. No więc... A to i tak był tylko fragment. To był fragment akurat, wiesz, pozytywny, ale to jest naprawdę ciężki kawał roboty. Kocham to i chcę to robić, ale no, wydarzyło się. To dopytam jeszcze przy takich wyjątkowych sytuacjach. Często przekonuje się zawodników wyjątkowymi pieniędzmi. Czy był taki argument finansowy ze strony KSW, abyś mimo wszystko to wziął po prostu za dużo większe pieniądze? Wiesz co, uważam, że zostawię to jakby dla siebie, tą informację. Nie chciałbym tutaj mówić, no ale jakby... Nie było zbytnio dużo dodatkowych motywacji, a i tak starałem się patrzeć na to w taki chłodny sposób po prostu, jak to wygląda. No niestety, no, wyglądało to tak, jak to powiedziałem. Ja mam zrobiony limit i nagle oferują mi catchweight 70. Wiadomo, no ciężka sytuacja, ale no nie da się nic lepszego zaoferować. No ale wygląda tak, jak wygląda. Rozumiem. Czy jakby przyjechał rywal, czy inaczej zapytam, jakby Mariusz jednak zrobił limit wagowy, to czy przyjąłbyś ofertę? 61-200, no 60, może z tolerancją, no bo walka nie jest o pas wtedy. Wydaje mi się, że tak, no fajnie jakby to była walka opasna, jak już ktoś robi limit kategorii 61 kg, no to na pewno by zrobił te 500 gram. Tylko no to głównie też właśnie o to chodzi, że nawet jakby to był wyższy catchweight, ale ja jeszcze bym nie zrobił tej wagi. No tak. To by było okej, okay, ale no w momencie... Kiedy ja zrobiłem limit wagi, to mistrzowski limit wagi, tak? 61-200 i nagle jest mi oferowany przeciwnik w limicie do 70 kg, no to jest trochę abstrakcyjna sytuacja, no myślę, że tak każdy uważa. Wiedząc, że około północy wydarza się ta sytuacja, że ma 64, ale że już go nawadniają, więc już było wiadomo, że tego limitu po prostu nie wykona, wolałbyś wiedzieć o północy i się nie katować? Wiesz co, nie wiem, jakby... To na pewno są ciężkie chwile i ciężka praca do zbijania, no ale ja robię to z pasji, kocham to i jakby ja sam to wybrałem, żeby to robić. Tylko że szkoda, że jakby nie ma finalnie tego pojedynku. Nie wiem, czy wolałbym wiedzieć, czy wolałbym nie wiedzieć, ale naprawdę to, co przeżywam, to jakby to, co przeżywam od rana, od tej godziny 10, kiedy się dowiedziałem razem zresztą z moim narożnikiem, no to są naprawdę katusze, to są kurde ciężkie chwile. No bo robię ten limit drugi raz i naprawdę ciężko trenuję. Przygotowania do walki pięciorundowej to są przygotowania bardzo wymagające i to, jaki progres zrobiłem i to wszystko po prostu mnie tak boli, że nie mogę tego pokazać. Tomasz, może coś, co chciałbyś przekazać fanom, kibicom? Wiecie co, ciężko mi jest coś przekazać. Mam nadzieję, że zrozumieją tą sytuację i po prostu będą mogli mnie zobaczyć już na jakichś kolejnych galach. No i postaram się im to wynagrodzić tym, że naprawdę dam mocne, dobre i widowiskowe walki. Gdyby propozycja padła na lipiec, byłbyś ewentualnie gotowy podjąć tą decyzję bez namysłu, tak jak tutaj teraz stoisz? No wiesz co, teraz już jestem jakby po zbiciu do tego limitu i to, w jaki sposób się będzie zachowywał mój organizm, nie jest do końca jakby wiadome. Zawsze gdzieś po zbijaniu robię sobie przerwę, bo tak naturalnie wypada. No, a między innymi mogła to być jedna z przyczyn, dlaczego się nie bijemy. No, na przykład dlatego, że Galinio właśnie
robił ten limit miesiąc temu i mogło to wpłynąć na jakby dzisiejszą sytuację. No dobrze, Kuba, no w zasadzie nie umiem ci, nie wiem, co ci mam powiedzieć tak naprawdę. Przede wszystkim to jest mi bardzo przykro, jak powiedziałem na początku. Po drugie, chciałbym, że mam nadzieję, że pokażę nam jeszcze raz te umiejętności. Mam nadzieję, że jak najszybciej dostaniesz walkę godnego rowala, który wykona limit wagowy. Nigdy już takiego nic się więcej nie zdarzy. No i po prostu jutro, jakkolwiek to zabrzmi, bądź gościem i baw się dobrze na tyle, na ile to możliwe. Z tą zabawą będzie ciężko, ale no nic, mam nadzieję, że wy... że widzowie, wszyscy fani po prostu odbiorą to w ten sposób, że dadzą odzew, że chcą tej walki, że chcą ją widzieć na przyszłych galach i ja obiecuję im zapewnić po prostu doskonałe pojedynek wtedy. Dziękuję, że nam przyszedłeś. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo i jeszcze raz przepraszam za tak zaistniałą sytuację. Nie ma za to, dzięki. Dzięki.